Dzień dobry, witajcie moi kochani bardzo serdecznie w recenzji kolejnej książki Illuminarium, magiczny przewodnik self-care Kate Celesa. Ja oczywiście pewnie będę źle czytała, nieważne, macie tutaj na wizji. Wydawnictwo Kobiece we współpracy przysłało mi tą książkę do zrecenzowania, zapoznania się z nią i przedstawienia Wam mojej opinii na jej temat. I powiem Wam tak, jest to książka, która opowiada o naszym kanale. Autentycznie. Słuchajcie, autorka pokazuje swoją historię, zaczyna od tego, że od stycznia mniej więcej do maja ona ma takie, ona to nazywa SAD, czyli taki moment wycofania energetycznego. No i to jest 5 miesięcy, kiedy to nie jest jakieś depresyjne, ale jednak takie, bym powiedziała, zniżające wibracje. I ona postanawia znaleźć magiczne, mniej magiczne sposoby na podniesienie swoich wibracji. I o tym opowiada ta książka. Czyli generalnie opowiada o naszym kanale. Są tutaj różnego typu sposoby. Nie jest to podręcznik dotyczący stricte tarota, astrologii, magii, psychologii, nie wiem jak to nazwać, nawet energetycznej, psychologii coachowania, wszystko naraz, ale w takim podstawowym poziomie, który właśnie w ładny sposób pozwoli nam zadbać o swoją energię, a co za tym idzie i samopoczucie. Bardzo mi się podoba. Są różnego rodzaju sposoby dla wszystkich wiedźm. Książka jest ładnie wydana, te nowoczesne grafiki urzekają. Mam nadzieję, tutaj nie napisano, kto grafikę, czy mogą mnie znaleźć, słuchajcie, też, bo słyszałam, że też wydawnictwa robią teraz grafikę na AI-u, a fajnie jest, jeżeli jest coś takiego, wiecie, ręcznego, że to jakiś grafik robi, no nie, wtedy tak myśli, ale tutaj o, ilustracje są w książce, jakieś studio, także tak. Dobrze. Fajnie jest ta książka wydana. I słuchajcie, tak czyta się ten spis treści, jak się nie wie, co jest w tej książce, to tak dziwnie. Tarot, astrologia, czarownictwo, przewodnicy duchowi energetyczni, ciało, terapia, uważność, kreatywność, co dalej? No wszystko i nic. A tak naprawdę to jest fajne, bo pokazuje nam, jak te właśnie magiczne narzędzia, że tak powiem, mogą nam służyć do rozwoju, zaopiekowania się sobą. Jest wszystko, co robimy na kanale, słuchajcie. Tarota robimy na kanale. Przepięknie przedstawia, oprócz tego, że tu na przykład wielkie arkana są przedstawione jako takie krótkie opisy, jak zacząć wróżyć, jakiś tam układ celtycki, coś. Słuchajcie, są lepsze podręczniki do tarota, ale nie o to chodzi. Jak ktoś sięgnie po tą książkę, to sobie pomyśli, ten tarot to jednak nie jest tak do końca Biblia szatana, tylko można to użyć jako narzędzie. I naprawdę to fajnie opisuje takie drobiazgi, właśnie jak sobie pomóc. Opisuje, jak działa tarot. Nie, że to jest, wiecie, brunet wieczorową porą. Tylko opisuje, że to jest narzędzie do rozwoju. Pokaż mi swoje dzisiaj, a ja pokażę Ci Twoje jutro. Bardzo ładnie. Astrologia, czyli takie uwarunkowania genetyczne. Uwarunkowania genetyczne. Czyli jak nam się w danym punkcie urodzenia te planety rozstawiły. Takie mamy predyspozycje, nie musy. Predyspozycje. Słońce, księżyc, znak wchodzący. Tutaj gdzieś też było króciutko o retrogradacjach. Zobaczcie, za co odpowiedzialne są planety. Fajne ilustracje, takie proste. W ogóle można ich użyć do Księgi Cieni, na przykład opisując pewne rzeczy. Fajna grafika, no, naprawdę. No i krótko o znakach zodiaku. W ogóle to naprawdę to nie jest podręcznik astrologiczny. Ale jak sobie astrologią pomóc? Jak zrozumieć, dlaczego na przykład mamy pewne cechy? Albo nasi przyjaciele mają pewne cechy. Czarownictwo. O sabatach, troszeczkę o rytuałach. Liźnięcie, nawet nie ma tu jakichś wybitnych konkretów rytualnych, ale jak wzrosnąć stosując rytuały. Przewodnicy duchowi energetyczni, tam było takie fajne zdanie, ludzie na ciebie dziwnie patrzą, że rozmawiasz z wymyślonym przyjacielem.
No tak, ale jak sobie pomóc? Ciało, terapię, to wszystko, co jest takie no, naukowe. Uważność, moje ulubione słowo, bycie uważnym. Kreatywność, którą robimy na kanale. Ciągle coś malujemy, rysujemy, tworzymy, supełkujemy. Dzieje się. Także powiem Wam, że ta książka jest naprawdę o tyle ciekawa, o ile pokazuje różne strony magiczności, narzędzia magiczne, które mogą nam pomóc w podniesieniu naszych wibracji. No co to jest choroba? Medycyna alternatywna, odpoczynek i wygoda, to było poznawanie siebie, radzenie sobie z lękami, praca z aurą, skanowanie ciała, to są ćwiczenia te na różowych stronach, na końcu rozdziałów mamy ćwiczenia. Terapia, opisaniu, czyli to, co robimy, jak sobie poradzić z poczuciem wstydu, rozłoszczony kotek wewnątrz ciebie. Ona się boi nawet użyć słowa psychologia, no ale to tak wygląda, to tak wygląda. Jak nauczyć się płynąć z falą, sposoby, proszenie o pomoc, jak to zrobić. Słuchajcie, no naprawdę, jeżeli rozpoczynamy jakąś swoją przygodę z rozwojem, to myślę, że jest to dobra książka, żeby zobaczyć, które narzędzia rozwojowe będą nam pasowały. Tak po prostu, co nam się będzie podobało. Tożsamość i ego, oddech pudełkowy, wiemy, że działa, nie? No i ta nasza kreatywność, czyli działanie, ja Wam zawsze mówię, że ręczne robótki podnoszą wibracje. O, tworzenie twórczej przestrzeni dla siebie, no to przestrzeń ołtarzowa też jest przestrzenią twórczą. Uzdrawianie poprzez inwencję twórczą, no, to jest nasz kanał, to opisuje nasz kanał. Tarot, magia, twórczość, self-care, zdrowy egoizm, rewelacja. Niech to pozostanie w sferze prywatnej, udostępniać czy nie udostępniać, co kto lubi, zależy jak ma twardy tyłek. Naprawdę zaklęcia dla świata, napisz wiersz, tablica z inspiracjami, podoba mi się ta nazwa, bo wszyscy mówią tablica marzeń, potem jak się nie spełnia, to kosza z taką tablicą marzeń. Tablica z inspiracjami, to jest coś, co będziemy robić w marcu. Oczywiście, że tablica z inspiracjami to jest super nazwa. Co ona tu o niej pisze? Co Cię inspiruje twórczo? Czy jest to określony rodzaj muzyki, lektura, sztuka czy moda? Zdobądź lub wydrukuj przykłady tego, co rozpala Twoją kreatywność i wykonaj z nich kolaż. Nierównie dobrze można kolaż dla marzeń. Czy wyłania się z niego jakaś myśl przewodnia lub wspólny element? Co takiego sprawia, że czujesz natchnienie? Umieść kolaż w takim miejscu, gdzie będzie stanowił dla Ciebie twórczą inspirację. Tutaj mamy co dalej, osiągnięcia w szkole, kariera zawodowa, odrzucenie, które Cię chroni, czyli wszechświatu wiedzą, co robią, no, trzeba sobie to uświadomić. Także słuchajcie, powiem Wam, to jest książka o naszym kanale. Jeżeli nie wiemy, jak zacząć od rozwój, w ogóle ona jest dosyć gruba, to możemy od niej zacząć. Ile tutaj stron mamy? Czekajcie, tak pi razy oko. 369. 369 stron tekstu. Czy to nie jest magiczna cyfra? Jeszcze zobaczę, co tutaj wydawnictwo kobiece poleca. Czaromarownik. No tu widzę, że zgromadzili z wielu lat. No, Sabaty. To jest super seria. Magia naturalna. Mam słowiańską wiedźmę. Mam rok czarownicy. Chyba jeszcze nie mam. Może już mam. Nie pamiętam, bo to wiecie, co ja wszystko kupuję, co się da. Fajnie, jak mogę dostać to wtedy naprawdę. 365 rozkładów tarota. Mam jakieś stare wydanie, ale może to być dobre. Przepraszam, że tak się skupiam, ale zawsze to takie tam poleca, to lubię te polecajki. Greenwich mam, magię praktyczną chyba mam. Witchy mama to na pewno mam, bo robiłam recenzję. Słowiańską wiedźmę na pewno mam. Dobrze, zobaczmy co. Ilustrowany przewodnik to bogate źródło kreatywnych sposobów na uważne, pełne mocy życie. No dokładnie, z każdego źródełka po troszeczku. Kate, uwaga, czytam nazwisko, z Celsa, ujęła go w formę swego rodzaju mapy, która wyznacza drogę ku pewności siebie oraz gotowości do realizowania marzeń i planów. Znajdziesz tu konkretne narzędzia i porady zaczerpnięte z tarota, astrologii,
pracy z energią i wielu innych dziedzin, które pozwalają lepiej zrozumieć naszą więź z energią. No tak naprawdę to nie da się poprzestać na jednym, bo wejdziesz w jedno, to potem drugie pociągnie, potem trzecie, wszystko się łączy i to tak właśnie działało. Taki miszmasz kontrolowany. Umożliwiają skuteczną walkę ze stresem i pomagają przeciwdziałać powstawaniu fałszywych narracji, a także rozwijać głęboką, zrównoważoną relację ze sobą. Przekonaj się, że self-care jest nie tylko konieczne, ale też może być magiczne. Ta-dam! Wyrusz w mistyczną podróż, która sprawi, że osiągniesz dobrostan fizyczny, psychiczny i metafizyczny. No, wszystkiego po trochu. Jakby człowiek nie tylko czytał, ale również stosował, to działa. No i zobaczcie, śliczna okładka. W ogóle taki tip, często robi się w Księdze Cieni swoją rękę, żeby to było miejsce mocy, to tak a propos. A tu mamy miejsce mocy. Złocenia, które uwielbiam. Zmiana struktury dla ADHD. Nie dla tych autystyków. Tak, poniekąd mam dużo takich cech. Wącham, macam i blinkuję. Także książka fajna. Osoby, które chcą zgłębiać jakąś dziedzinę wiedzy, to nie jest książka dla nich. Osoby, które chcą zobaczyć, jak narzędzia magiczne zastosować w opiece nad sobą, no to mówię, to jest nasz kanał. O wszystkim po troszeczku. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. Napiszcie, czy macie już tą książkę, czy nie, czy zamierzacie, czy się zainteresowaliście. Zawsze czytam Wasze komentarze, choć nie komentuję, ale czytać czytam. Często muszę zatwierdzać, więc i tak muszę czytać. No i co? Do zobaczenia w kolejnych filmach i kolejnych recenzjach. Thank you.